Gracjan Jaroch wraz z nami w Resovia TV. Witamy Cię bardzo serdecznie. Witam. Gracjan, świąteczne granie w Wielką Sobotę przed nami. Do Rzeszowa przybywa 10. ekipa w stawce, Górnik Łęczna. No nie odkrywając Ameryki, kolejne spotkanie walki przed nami. Czy walki to się okaże? Na pewno kolejne spotkanie, jesteśmy w dobrych nastrojach, bo wygraliśmy mecz i fajnie było to podtrzymać i sprawić kibicom prezent na święta, co by nie mówić, i sobie samym, i wygrać ten mecz. Korzystając z przerwy na reprezentację Polski, mieliście okazję zmierzyć się z ekstraklasową Puszczą Niepołomice. Powiedz, jak z Twojej perspektywy odbierasz remis 1-1, który padł w tym spotkaniu? O tym meczu mógłbym powiedzieć, że to był mecz walki. I myślę, że ogólnie, w ogólnym rozrachunku wynik był w porządku, bo goniliśmy wynik i cieszę, że udało nam się strzelić bramkę przegrywając. To też gdzieś tam podnosi ducha zespołu w pewnym sensie. Myślę, że fajna jednostka, szczególnie dla chłopaków przede wszystkim, którzy grali mniej. I myślę, że sparing jak najbardziej na plus. Po ostatnim spotkaniu ligowym, zwycięskim, na pewno nikt w zespole w Hura optymizm nie wpada. Czy przeanalizowaliście już te, no powiem to delikatnie, średnie pierwsze 45 minut, jakie wydarzyły się właśnie w pojedynku z Brukbetem Termaliką Nieciecza? Tak, ten mecz już dawno za nami i myślę, że każdy tutaj ma świadomość, że ta pierwsza połowa nie była po prostu, nawet nie była średnia, po prostu była słaba, ale w ogólnym rozrachunku te 3 punkty to jest dla nas bardzo duży plus, że jednak podnieśliśmy się po takiej ciężkiej połowie, bo mimo, że grali w 9, to nie jest łatwe, żeby z takich nastrojów, jakie panowały zapewne po pierwszej połowie, podnieść się i wygrać 4-1, więc za to chwała zespołowi. Spoglądam swoje zapiski, bo w ostatnich 3 kolejkach Górnik sięgnął po 2 ligowe punkty i były to remisy li tylko wyłącznie na własnym terenie. W pojedynkach wyjazdowych 4 zwycięstwa, 4 remisy, 4 porażki. Myślisz, że dobrze by było tą harmonię zakłócić? Myślę, że na pewno i z takim nastawieniem wyjdziemy na mecz. Jestem pewny, że remis nie będzie nas zadowalał i że będziemy chcieli tutaj grać o pełną pulę, ponieważ widzimy, że zespoły gdzieś tam, które są koło nas, też punktują i trzeba to tempo utrzymać, bo widać, liga wchodzi w decydującą fazę i zespoły zaczynają punktować tak naprawdę z każdej pozycji w tabeli, więc my musimy to robić cały czas i to jest idealny teraz przeciwnik, myślę, żeby podtrzymać pasę zwycięstw. Zgadza się, a tym bardziej zaledwie 3 punkty przewagi nad strefą spadkową. To także na pewno siedzi w naszych głowach. Na pewno, ale też jeszcze nie tak dawno tak naprawdę byliśmy pod kreską i teraz na pewno cieszymy się, że jesteśmy nad i chcemy jak najszybciej powiększyć tą przewagę, żeby nie bić się do końca o utrzymanie, tylko patrzeć na zdobycie jak najwyższego miejsca w ogólnym rozrachunku. 12:40, Wielka Sobota, wszyscy koszyczki w dłoń, no i oczywiście pojawienie się na meczu Resovii, myślę, to także obowiązek. Tak, mam nadzieję, że frekwencja dopisze, myślę, że pogoda dopisze, więc liczę, że przyjdzie dużo ludzi. Gracjan Jaroch, dzięki serdeczne. Dziękuję.